Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartek i dzisiaj chciałbym Wam pokazać dwie rzeczy, które przyszły ode mnie od firmy Radzintek. Taka duża paczka, dwie rzeczy do mnie przyszły. I pierwsza rzecz to będzie obudowa Radzintek Asterion Classic. Jest to wersja czarna. Zaraz ją rozpakujemy. OK, tutaj mamy folię, pianki. Dobra, mamy samą obudowę, jest dosyć ciężka. Jest cała wykonana z aluminium. I dodatkowo posiada hartowane szkło. Teraz wszystko zobaczycie. Dobra. Tak się prezentuje ta obudowa. Przód mamy wykonany ze szczotkowanego aluminium. Tak samo jest stopem. Ogólnie cały jakby korpus obudowy jest wykonany właśnie z aluminium. Nie ma tutaj plastików. Tak wygląda tył. Tutaj standardowo miejsce na wentylator 140 lub 120 mm. Na początku zajmiemy się właśnie tym. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Mamy tutaj hartowane szkło po całej długości obudowy i to samo mamy z drugiej strony, co ciekawe. OK, tak to wygląda. Także po jednej i po drugiej stronie obudowy mamy hartowane szkło. Jest to bardzo ciężka obudowa. Z tego co wiem, chyba ponad 11 kg waży. I teraz tak. Tutaj Wam tak pokażę. Tak to wygląda. Tutaj mamy miejsce na 3 wentylatory lub chłodnicę 360 mm. Może bym poszedł tutaj. I żebyście lepiej to widzieli, po prostu odkręcimy. Trzeba uważać, żeby to się nie stłukło. OK, położymy sobie na bok. I ostrożnie to zdjąć. OK, tu jest ta szybka. Odłożę ją do kartona najlepiej. I co my tutaj mamy? Takie standardowe wnętrze, ale powiem, że jest sporo miejsca w środku. Tu na pewno na chłodnicę u góry będzie sporo miejsca. Jak widzicie, jest jeszcze piwniczka. Przyda się do porządkowania kabli. Tutaj następna chłodnica wejdzie. Oczywiście to jest taki szybki rzut okiem. Recenzja będzie osobno. Za jakiś czas. Prawdopodobnie też będę składał chłodzenie w tej obudowie do mojego komputera, także może być ciekawie. Na pewno będzie inny rozkład rurek niż w Define S. Dobra, jeszcze zdejmiemy sobie drugą część. OK. Naprawdę ostrożnie się z tym obchodzić. Mamy te przepusty, wycięcie do montowania chłodzeń. Tu będziemy mieli kable. To jest niepotrzebne w tej chwili. To mi nie spadło. I tak, tutaj mamy montaż dysków. To można sobie oczywiście ten zasilacz zamontować. Będziemy mieli miejsce na ukrycie wszystkich kabli. Także obudowa naprawdę zapowiada się OK. I myślę, że możemy ją odstawić na chwilę na bok. Teraz zajmiemy się drugą rzeczą, też bardzo ciekawa.
A przyszło do mnie coś takiego. Jest to Radiontech Morpheus wersja druga, czyli poprawiona, lepsza, dokładnie nie wiem. Po prostu oznaczona numerem 2. I to jest chłodzenie na kartę graficzną oczywiście. Przetestujemy sobie to na GTX-ie 1070. Mamy termopady, pastę termoprzewodzącą, radiatorki na pamięci, instrukcja obsługi, może się przydać, backplate i radiator na sekcję zasilania karty graficznej. Dalej zestaw montażowy i zapinki do wentylatorów. Jest to wersja Core, czyli jest to wersja bez wentylatorów. I tutaj będziemy testować na moich osobistych, jeszcze nie wiem jakich dokładnie. I tak wygląda chłodzenie. Jest całe czarne, bardzo fajnie to wygląda. Podstawa jest niklowana. Mamy tutaj naprawdę sporo rurek cieplnych. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tutaj następne 6 po drugiej stronie. Może to odprowadzić 360 W CDP ciepła, także no, temperatury na GTX-ie powinien być o wiele niższe. Porównamy sobie to do standardowego chłodzenia Founders Edition. I to z tego szybkiego przeglądu byłoby na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam Was na recenzję tych dwóch rzeczy.